Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj z nami profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie pani profesor. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie ponownie. Pani profesor, Putin wypowiedział wojnę Wagnerowcom, czy Wagnerowcy wypowiedzieli wojnę Władimirowi Putinowi? Od rana ekscytujemy się komunikatami grupy Wagnera. Co tak naprawdę dzieje się na terytorium Federacji Rosyjskiej? To znaczy, wydaje mi się, że Putin zdjął tak zwaną kryszę z Wagnera, czy z grupy Wagnera, z kierującego grupą Wagnera, o której rozmawialiśmy ostatnio, że Prigożyn jest użyteczny i był użyteczny do wczoraj. Wydawało się, że nie pozbędzie się Jewgenia Prigożyna. Tymczasem okazało się, że tę kryszę, czyli opiekę zdjął i Jewgeni Prigożyn gra o wszystko tak naprawdę, o swoje przetrwanie i o teraz idzie po chyba największą stawkę, czyli po władzę w Rosji, dlatego że wczoraj moim zdaniem zainscenizował, ale być może nie, oskarżył Ministerstwo Obrony Narodowej i samego ministra obrony narodowej Siergieja Szojgu o ostrzelanie jego pozycji na tyłach tego, co dzieje się właśnie na froncie ukraińskim i z także deklarowaną liczbą swoich żołnierzy, Wagnerowców 25 tysięcy, przekroczył granicę ukraińsko-rosyjską i wkroczył do Donu, do Rostowa nad Donem. Właściwie wkroczył bez jednego wystrzału, zajął to miasto. To jest ważny hub dystrybucyjny dla rosyjskiego wojska, który pozwala prowadzić właściwie operację, tak zwaną specjalną operację wojskową. No i znany już prawdopodobnie naszym widzom Jewgeni Prigożyn, który jest showmanem, ale jednocześnie wczoraj w nocy wypuszczał praktycznie co 20 minut swoje wystąpienia na swoim telegramie, takie bardzo buńczuczne, zapowiadające, że on walczy o sprawiedliwą Rosję i o taką Rosję, która będzie bez korupcji, bez utajniania liczby śmierci trupów na froncie ukraińskim, żołnierzy oczywiście rosyjskich. No i cały czas uderza właśnie w to, że potrzebuje, żeby przyjechał Siergiej Szojgu na miejsce. No i operuje jak na razie właśnie w Rostowie nad Donem. Co zrobiły władze rosyjskie? Wbrew pozorom uznały, że to jest bardzo poważny problem i to jest bardzo poważny problem dla systemu putinowskiego, chyba największy test w ogóle dla Federacji Rosyjskiej i dla systemu putinowskiego, bo dotychczasowa taktyka przy takich sytuacjach, chociażby w obwodzie białgorodzkim, kiedy wyjechał czy to RDK i Legion Swoboda Rosji, to zamiatano to pod dywan. Putin bardzo często takie sytuacje próbuje przeczekać albo zamiata pod dywan. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Władimir Putin już przemawiał do narodu, już mówił, że to jest cios w plecy, wzywał do jedności, również Cyryl, patriarcha moskiewski mówi o tym, że trzeba jedności, trzeba w okresie wojny, trzeba raczej się jednoczyć przeciwko wspólnemu wrogowi, oczywiście Zachodowi, ale okazuje się, że są zdrajcy wewnątrz Rosji, no i tutaj wskazuje na tego zdrajcę Jewgenia Prigożyna. Władimir Putin specjalnie nie nazywał Jewgenia Prigożyna w swoim przemówieniu, co można powiedzieć, że wpisuje się w taki schemat, że nie nazywa tych osób, których się bardzo obawia, jak kiedyś Aleksieja Nawalnego. No więc sytuacja jest w moim przekonaniu bardzo poważna. Bunt się z osoby, która była użyteczna, staje się poważnym, chyba najpoważniejszym rywalem teraz politycznym. A teraz na szanse, jakie ma Jewgeni Prigożyn na swój bunt w Rosji. Otóż no, trudno powiedzieć, bo
Znaczy, trudno ocenić, dlatego że z jednej strony Jewgenij Prigożyn nie ma zaplecza politycznego. Trochę może zaskakujące i niezaskakujące dla mnie było to, że Michał Chodorkowski, który jest na wygnaniu i raczej jest kojarzony przez Zachód jako taki demokratyczny lider, ale poparł działania Jewgenija Prigożyna, ale on oczywiście ma niewielki wpływ na to, co dzieje się w samej Rosji. Najważniejszy wpływ na to, co dzieje się w samej Rosji, będą miały struktury siłowe, czyli właśnie nie tylko sama armia, ale przede wszystkim te struktury, które mają zabezpieczyć ten przejazd, albo inaczej mówiąc, utrudnić przejazd wagnerowcom z Rostowa nad Donem do Moskwy, to jest około 1000 kilometrów, no bo zdobywa się oczywiście władzę siłowo poprzez wjazd do Moskwy. Może być taka sytuacja, że Jewgenij Prigożyn umocuje się właśnie w Rostowie nad Donem i stamtąd będzie koordynował swoje działania w całej Rosji. Im dłużej to będzie trwało, tym trudniej będzie władzom rosyjskim to obalić, a jednocześnie Jewgenijowi Prigożynowi zdobyć taki impet, albo przejąć taki impet polityczny. Niemniej jednak teraz część jednostek, przynajmniej to wszystko mamy, jesteśmy trochę takiej mgle informacyjnej, to wszystko komentujemy na bieżąco, więc to jest mniej analiza, więcej komentowania. Niemniej jednak część jednostek, część żołnierzy podobno się łamie i przechodzi na stronę wagnerowców. To też trzeba wierzyć przez palce, ale no fakt jest takim, że wagnerowcy na razie nie mają takich wielkich oporów ze strony struktur siłowych, przynajmniej w tych terenach przygranicznych. Na razie władze rosyjskie postanowiły zabezpieczyć drogę dojazdową z Rostowa nad Donem do Moskwy. Zabezpieczają się bardzo w Moskwie samej, bo tam jest serce władzy rosyjskiej. Objęły część regionów tak zwanym specjalnym reżimem operacji antyterrorystycznej. No i przygotowują się już na przyjazd właśnie wagnerowców. Na razie się nie potwierdziły doniesienia o tym, że wagnerowcy przejęli Woronesz, czyli kolejne miasto na drodze do Moskwy. No ale tak jak mówię, no, komentujemy na bieżąco, zobaczymy jak to będzie się rozwijało dalej. Ale kluczowym w moim przekonaniu będzie to, czy struktury siłowe wewnątrz Rosji, czyli FSB, FSO, czyli Federalna Służba Ochrony, Gwardia Narodowa, ale też wojskowi, którzy będą wysyłani do starć przeciwko wagnerowcom, będą przechodzili na stronę Prigożyna, czy będą właśnie się łamać i tutaj zmieniać front. Jak na razie nie widzę takich wielu elementów rozłamu w elicie, ale być może okaże, znaczy będziemy obserwować, czy ten ZIŁ jest bardzo zardzewiały, czy ma tam dziury gdzieś, jak wielkie są te dziury i jak bardzo hula tam powietrze, ale widać wyraźnie, że Władimir Putin przyjął tę sytuację jako bardzo poważną, jeszcze nie panicznie, ale uważa, że to jest moment, w którym rzeczywiście ten bunt Prigożyna jest o wiele poważniejszą sytuacją niż wypady Legionu Swoboda Rosja czy RDK, które do tej pory były elementami działań dywersyjnych, ale mało znaczącymi dla systemu politycznego w Rosji. Pani profesor, proszę mnie wyprowadzić z błędu, ja robiąc sobie od rana taką prasówkę po zarówno ukraińskich, rosyjskich mediach i światowych, do pewnego momentu było takie przekonanie chyba lidera grupy Wagnera, że jednak Putin być może opowie się po jego stronie, bo bardziej obserwowaliśmy tę potyczkę na linii Szojgu, a Prigożyn, jak to teraz wygląda? Czy rzeczywiście Putin postawił już jedną kartę na ministra obrony i nie ma już mowy o jakiejkolwiek kooperacji z grupą Wagnera? Znaczy, w moim przekonaniu Putin postawił od początku tego roku, to chyba rozmawialiśmy podczas naszego ostatniego spotkania, że Putin postawił generalnie na armię regularną od stycznia tego roku. Cały czas
podcinając trochę skrzydła Prigożynowi w kilku sytuacjach. Po pierwsze, zwolnił generała Surowikina w zeszłym roku i zamienił Waleriem Gerasimowym jako głównodowodzącym operacją w Ukrainie, a po drugie nie zabraniano dostarczania amunicji dla grupy Wagnera. Po trzecie, również zabraniano pozyskiwania tych osób z więźniów z kolonii karnych, czyli Władimir Putin postawił mimo wszystko na lojalne osoby z regularnej armii, co jest z punktu widzenia też zarządzania państwem działaniem logicznym, jako temu, który ma teoretycznie prawo do użycia siły w państwie jakimkolwiek, a nie postawienie na strukturę, która jest paramilitarną i jeszcze jest poza prawem. W związku z czym od samego początku tego roku próbowano okiełznać ambicje polityczne Jewgenia Prigożyna, ale do tej pory, tak jak żeśmy widzieli, Prigożyn był użyteczny dla Putina w wielu aspektach, zarówno w Afryce, na Bliskim Wschodzie, ale też jako bloger, jako showman oddziałujący na grupę ultranacjonalistów w Rosji. I Władimir Putin nie chciał go się pozbywać, czyli grał trochę na dwa fronty, ale z większym nastawieniem jednak na wsparcie dla regularnej armii jako ten jakby polityk, przywódca państwa rosyjskiego. W momencie już buntu nie może postawić na Jewgenia Prigożyna, już wcześniej zdjął z niego kryszę. Teraz prokuratura generalna ściga Jewgenia Prigożyna, specjalnym już ma jakby na niego wszczęte śledztwo, grozi mu przynajmniej w tym momencie od 12 do 20 lat pozbawienia wolności. Pani profesor, ważnym aspektem tego, co się dzieje dziś na Federacji Rosyjskiej, jest również kwestia ukraińska. W trakcie naszej rozmowy pojawiły się dwie ciekawe informacje. Pierwsza to wypowiedź szefa ukraińskiego wywiadu, który jasno powiedział, że Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej kłamie. On jednak ufa, może nie ufa, ale widzi, że w niektórych kwestiach zgadza się z liderem grupy Wagnera. A druga rzecz to komunikat pułku Kalinowskiego. Czy te wydarzenia na terenie Federacji Rosyjskiej mogą jakoś pozytywnie wpłynąć na to, co się dzieje na Ukrainie i przyspieszyć zwycięstwo naszych wschodnich sąsiadów? No z pewnością wszystko, co destabilizuje Federację Rosyjską, co każe jej się koncentrować militarnie, bo tutaj trzeba będzie się skoncentrować też albo dywersyfikować swoje wysiłki siłowe wewnątrz Rosji, zmniejsza możliwości oddziaływania militarnego w Ukrainie, w związku z czym jest na korzyść zarówno Ukrainy, jak i państw, które wspierają Ukrainę. Więc nie wiem, czy można powiedzieć, że to dobrze, ale generalnie dobrze z punktu widzenia skuteczności ukraińskiej kontrofensywy. Dla państwa rosyjskiego jest to bardzo, tak jak wspomnieliśmy, trudny moment, ryzykowny dla systemu politycznego i im szybciej uda się to rozwiązać Władimirowi Putinowi, tym będzie dla systemu lepiej, będzie mógł wyciągnąć szybciej wnioski, szybciej też represjonować osoby, które były związane z Jewgeniem Prigożynem, a też pokazać siłę na arenie międzynarodowej, że potrafi sobie radzić z takimi sytuacjami wewnętrznymi, trudnymi i ze zdwojoną siłą uderzyć w Ukrainę. Więc im dłużej to się dzieje wewnątrz Rosji, tym bardziej jest to destabilizacyjna sytuacja, tym z punktu widzenia prowadzenia działań wojskowych w Ukrainie lepiej. Jeżeli chodzi o Białoruś, to tutaj Aleksander Łukaszenka, też widziałam na Twitterze, że on mógł wylecieć do Rosji, to chyba się nie potwierdziło. Ale to chyba sama rodzina, była informacja, że jednak sama rodzina poleciała do Turcji. No właśnie, tak. Tutaj ruchy na polskim Twitterze są dość aktywne. W każdym razie to, co możemy potwierdzić, to, że odbyła się rozmowa między Łukaszenką i Putinem. Putin, co ciekawe, zmiana ról, powiedział, że nic się takiego wielkiego nie dzieje w Rosji, on wszystko ma pod kontrolą i zapewnił Łukaszenkę, że jest silny na tyle, żeby sobie poradzić z Prigożynem. W związku z czym rzeczywiście
potrzebuje również Łukaszenki do tego, żeby na północy było spokojniej, żeby mieć także pod kontrolą właśnie ten odcinek białoruski. Pani profesor, zapewne pani tego nie lubi, ale wyciągnijmy trochę szklaną kulę. Jakie mogą być najbliższe godziny? Czy ten pucz jednak dojdzie do skutku, Prigożyn pojawi się w Moskwie, czy jednak będzie szybko spacyfikowany? Bo jak ja obserwuję te komunikaty o kolejnych stanach antyterrorystycznych w kolejnych regionach Rosji, o odwołaniu imprez masowych, no to rzeczywiście to, co zresztą pani wspomniała, sytuacja dla Rosjan jest bardzo poważna. No, moim zdaniem jest to najpoważniejszy kryzys państwa rosyjskiego chyba od początku rządów Władimira Putina, bo większość sił militarnych skoncentrował w Ukrainie, jest osłabiony militarnie, ale musimy zdawać sobie sprawę, że jakby tutaj największą siłą logistyczną i lojalnościową posiada w strukturach wewnętrznych siłowych, nie tyle wojskowych. W związku z czym moim zdaniem kluczowe będzie teraz ten najbliższy czas i to, na ile będzie zwarta elita polityczna wokół Władimira Putina, na ile osób poprze ten pucz i ile osób ze struktur siłowych będzie gotowych poddać się Wagnerowcom. Uważam, że będzie w stanie sobie poradzić z tym reżim polityczny, aczkolwiek nadwątli bardzo wizerunek właśnie tego przywódcy, że kontroluje sytuację w Rosji, co może też przyczynić się do sukcesu kolejnych wypadów, czy to RDK, czy Legionu i budowania takich przyczółków przygranicznych państw, quasi państw wokół Ukrainy, a być może właśnie Wagner, znaczy przywódca Wagnera będzie chciał usadowić się właśnie w przygranicznym regionie rostowskim i stamtąd budować swoją pozycję negocjacyjną, byśmy tak powiedzieli, co także utrudni życie i polityczne, ale także militarnej operacji w Ukrainie. Trudno wyrokować jest tak naprawdę dalszy przebieg wydarzeń, bo w moim przekonaniu jego szanse są, trudno oceniać też w procentach, ale rozstrzygną się w ciągu najbliższych 2 tygodni moim zdaniem. Pani profesor, bo zastanawiam się, taka operacja nie jest, działanie w takiej operacji nie jest podejmowane z dnia na dzień. Ta operacja musiała być wcześniej zaplanowana, a druga sprawa, czy Prigożyn mógł mieć jakieś już zaplecze właśnie polityczne w Rosji, że na takie eskapadę sobie pozwolił? Znaczy właśnie zapleczem politycznym jest trudniej dla Prigożyna, bo rzeczywiście on to, czego nie posiada i to jest jego słabością, to, że tego zaplecza politycznego nie posiada. Ma co prawda kontakty ze Sprawiedliwą Rosją, z Mironowem, chciał tam kiedyś kandydować na mera Petersburga, czyli aspiracje polityczne jakieś zgłaszał, ale politycznego właśnie, on zawsze był spoza elity, był zawsze tym outsiderem, bandytą, kto od czarnej, wykonywania czarnej roboty, więc nigdy nie zbudował sobie zaplecza politycznego. To, co posiada, no to właśnie strukturę lojalnych Wagnerowców, którzy są gotowi oddać nawet chyba życie w imię tego, co teraz właśnie robią, bo to z pewnością będzie się, jeżeli się nie uda ta operacja, to będą wobec nich wyciągnięte bardzo ostre, daleko idące konsekwencje. Możemy sobie to wyobrazić. W związku z czym są gotowi na daleko idące właśnie poświęcenie względem Prigożyna. Czy przygotowanie zewnętrzne? No tutaj to już spekulacje za daleko idące i teorie spiskowe by nam się zaczęły pojawiać. Nie, wiem pani profesor, ale ja pamiętam jakiś czas temu jeszcze, gdy toczyły się walki o Bachmut, przynajmniej w niektórych oficjalnych źródłach te kontakty między Budanowem a grupą Wagnera były podawane dość publicznie. Myślę, że Ukraińcy teraz mają szansę rozdmuchiwać to, albo przynajmniej pokazywać, że wykorzystać ten moment, że tej wewnętrznej destabilizacji i nawet wrzucać takie rzeczy, że
że działania grupy Wagnera to mogą być inspirowane z ich inicjatywy. My się nie dowiemy w najbliższym czasie prawdopodobnie, albo może nigdy, z czyjej inicjatywy, czy były jakieś działania ze strony wywiadu ukraińskiego. Na pewno to jest na rękę Ukrainy, w związku z czym, żeby móc wykorzystać to okno możliwości, ale pamiętam te roszady w czasie, kiedy były działania pod Bachmutem i też wydaje mi się, że Ukraińcy bardzo skrupulatnie wykorzystywali wtedy pokazywali Prigożyna jako możliwego zdrajcę Rosji i tego, który może grać na dwa fronty. Nie jest to przesądzone, nie wiadomo. Teraz moim zdaniem cały czas Prigożyn gra na siebie i chce sięgnąć być może po najwyższe trofeum w Rosji, ale może się bardzo mocno przeliczyć, bo w moim przekonaniu on, jak dostał sygnał, że traci opiekę Władimira Putina, no to alternatywą dla niego było tak naprawdę pozbawienie nie tylko dochodów, zysków i możliwości działania w Ukrainie i w Afryce, ale też perspektywa pozbawienia go życia, w związku z czym zaryzykował i podjął się tej operacji. A to, co przyniesie ta operacja i co będzie się działo w najbliższych godzinach, znajdziecie Państwo oczywiście na mediach społecznościowych pani profesor Agnieszki Laguckiej, na które gorąco zapraszamy. Zapraszamy oczywiście na warnews.pl. Zachęcamy Państwa do subskrypcji naszego kanału. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję, że znalazła Pani dzisiaj dla nas czas. Dziękuję bardzo. I Państwu również serdecznie dziękuję. Jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia warnews.pl. Dziękuję.